Pokusa współpracy z kartelami dla młodych, często niewykształconych ludzi w Meksyku jest duża. To dla wielu z nich jedyna szansa na zarobienie większych pieniędzy i wyrwanie się z biedy. Nawet jeśli konsekwencje tych wyborów bywają nieodwracalne. Oficjalny rejestr osób zaginionych jest prowadzony w Meksyku od 1962 roku. Według Amnesty International do tej pory zaginęło ponad 110 tysięcy osób. Jednak prezydent kraju w wystąpieniach publicznych wielokrotnie zaniżał te liczby. Mówili, że zaginęło nawet 126 tysięcy osób. Nie zgadzamy się z tym, co mówi władza, bo zawsze próbują zaniżać statystyki, zakłamywać rzeczywistość, w której żyjemy. Statystyki nie działają na ich korzyść. Synu, posłuchaj. Twoja matka o ciebie walczy. O prawdę walczą matki poszukujące swoich zaginionych dzieci, żony, które pragną odnaleźć zaginionych mężów i wszyscy, którzy kogoś stracili. Sprawę próbują też nagłaśniać media. Tematem zaginięć w Meksyku zajmuje się niewielu dziennikarzy, bo tu można za to zapłacić najwyższą cenę. Kilkoro z nich, zajmujących się tematem zaginięć, odmówiło mi spotkania. Bali się. Na moją prośbę odpowiedziała Griselda Triana, żona Javiera Baldesa, dziennikarza, który został zastrzelony w 2017 roku na środku ulicy. Hola. Dzień dobry. Hola. Witaj. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania, szczególnie, że widzimy się w tym wyjątkowym miejscu. Powstałoby kultywować pamięć o moim mężu. Pani mąż zginął w tragicznych okolicznościach. Czy Meksyk nadal jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc do pracy dla dziennikarzy? Od 2006 roku do dzisiaj zamordowano w Meksyku 168 dziennikarzy. Ja zajmuję się tu tematami zaginięć. I wydaje się, że ma to największy związek właśnie z handlem narkotykami i z porachunkami między gangami. A jednocześnie wierzę, że to są tematy, o których szczególnie trzeba pisać i je nagłaśniać. Temat zaginięć nie powinien schodzić z pierwszych stron gazet, bo rodziny tych osób cierpią, a ich życie zostało wywrócone do góry nogami.